Cześć, witam Was w kolejnym filmie z Margonem. No i miało być to ocenianie, ale troszkę się podziało tutaj. Więc chciałem jeszcze jeden filmik nagrać. Dobra, kup sklep, sprzedaj. Sprzedaj unikaty, ulepszenie pewnie sobie da. Więc tak, idziemy sobie. Gdzie? Idziemy na 8.3. Żeby wam coś pokazać, co wczoraj się stało. Ten skurwysyn, mając trzy do wyboru legendy, które mógł mi oddać, oddał mi znowu to gówno, a to gówno już mam. Zlotałem je kilka miesięcy temu i niestety nie mam ani łapek, ani hełmu, a mogłem mieć łapy lub hełmik. No i po prostu on mi tego niestety nie oddał. Tutaj naszej z ropy, a ten naszej z ropy na tance nie pamiętam z czym on był, ale dobrze. Ale mamy jeszcze tutaj jedną rzecz, która pewnie będzie w tytule, więc już się pewnie domyśliliście, co to za rzecz. A mianowicie mamy kuferki, skrzynki z otchłani i sobie sprawdźmy, co tutaj wylatuje z nich. O. Jakieś ulepszenia. Co to jest? Domytar, teleport. Tu jest złoto, 400 koła, więc spoko nawet. Znowu złoto. 400 koła prawie, znowu. Tutaj znowu ulepszenie. Sprawdźmy ulepszenie, więc fajnie, 6000 ulepszenia, no to jest sporo. To jest w sumie sporo. 6000 do Karkahan, gówno. Gdzie to tepa? Nie, to jest EXP się przyda. O, mamy buty, ale chuj mi z tych butów w sumie. Pójdą w ulepę pewnie. Mamy jakiś naszej, ale znowu to jest jakiś syf. Mamy zbroję. Aha! Bo to ma wartość rzemieślniczą dużą, tak? Nie. Chyba tylko jak na tym samym poziomie się to ulepsza. No i mamy kolejną zbroję do kolekcji, ale zobaczymy sobie teraz. Mamy kuferek heroiczny. No i z kuferka heroicznego może wylotać nam esencja jakaś do ulepszania. Może nam krzyk z otchłani wylecieć. Jakieś aury tutaj co 720 minut można używać. I może nam korona z klątwą wylecieć, a taka korona z klątwą by mi się bardzo przydała. No i jeszcze jakieś rzeczy, nawet 15 milionów może nam wylecieć, więc sobie otwieramy i spada hełmik, ale niestety nie ten, który chciałem, ale spada hełmik na 8,2 level na tancerza o skrzydłowce. I sprawdźmy sobie, życia daje mniej, ale SA też daje mniej. Ale daje zręczności unik, daje przywracanie i obniża SA. Nie wiem, który jest lepszy. Możecie się wypowiedzieć w komentarzu. A my sobie robimy to loga. Ten nie loga, ale nie wiem, czy będzie logo w ogóle, skoro jeszcze nie lognął. No i przejdziemy się jeszcze do Itan. Żeby spojrzeć sobie na itemki, które mam na poczcie, bo kojarzy mi się, że mam tam troszkę heroików, które mi się przydadzą do ulepszenia zbroi na plus 5. A teleport to item mam tu. Które mi się przydadzą do ulepszenia zbroi na plus 5. Tak. Mamy te strzały na trapiciela. Może jedne bym sobie wziął, a jedno bym zostawił. Czy te strzały można rozbijać? Ekstrakt, rozbijanie. Można strzały rozbijać, więc fajnie. Strzały tu można sobie zawsze rozbić. Mam strzały do rozbicia i z tego co kojarzę, to mam jeszcze troszkę itemków na aukcji, które mi się nie sprzedają, takie jak ten łuk. Ale ten łuk też mógłbym sobie rozbić. No można sobie wystawić za 14M, za 14M, a to za 1G można wystawić. 1G. I zobaczymy, jak się dzieje. Wola nie na tej aukcji. Rozbijanie. Czy wystarczy? No oczywiście chuj w dupę, bo chyba tu trzeba 55, tak? Oczywiście jak zwykle jeden, tylko brakuje. Jak to się nazywa?
Pryzmat, pryzmat, zobaczmy, czy jest ten pryzmat. Pryzmat, zobaczmy, jest pryzmat. Okej, okay, heroiczny pryzmat i ulepszanie. Sprawdźmy, ulepszanie na plus 5 i chyba w siłę warto by dać, w pancerz lepiej. No nie wiem, dałbym w siłę, najwyżej mnie zjedziecie w komentarzu, no i dałem w siłę. No i jest zbroja ulepszona na plus 5. Teraz jeszcze te legendy sobie ulepszyć na plus 5. No, ale zawsze to zbrojka fajnie, że już wpadła na plus 5. Tak. To na razie tak. Te tepy, cyk, cyk, te ulepszacze można sobie wrzucić do zwoje smoka, te bez ograniczenia, do depozytu, teleporty na to loka. Można wrzucić jak najbardziej jakieś outfity śmieciowe, no i chyba więcej nie mam co wrzucać, ale możemy się przelogować na Seta, który to oddał legendę chyba przedwczoraj, ale niestety nie mi. A dzisiaj mi rano oddał heroik, zawsze coś. No jest event, jeszcze końcówka eventu. Dwa razy większy lot. Zobaczmy, czy ja mam tutaj powrót na seta. No, powrót na seta, więc się przejdziemy chyba na dryady, żeby polotać jeszcze troszkę zwyklaków, bo w sumie sporo ich lotnąłem już, ale jeszcze można sobie pół godzinki polotać tych zwyklaków, bo jest właśnie ta końcówka eventu, a tutaj chyba stworzyciela nie ma, bo stworzyciela ktoś tam wybił przed chwilą, ale nie stał nikt na nim od rana, a teraz stoi niestety. Sprawdźmy sobie burka. Czy burek będzie stał? Burek stoi, więc sobie na burka pójdziemy i będziemy tam z kimś walczyć, bo nawet nie mamy szans zbyt wielkich. Dobrze, sprzedajmy sobie itemki. Skoro jest taka możliwość, to wolę sprzedać niż dać ulepszenie. Okej, okay. Sprzedane itemki, no i jeszcze to loki są do zbicia w sumie, no to się wrócę na te loki jeszcze, no i tak właśnie to wygląda, chcę się pójść gdzieś na tym publiku, a zaraz trzeba logać na E2, ale jeszcze zanim pójdziemy na te loki, to można się wybrać na Lisza, skoro jest kamyk, jest takie błoko. Wczoraj sobie walczyłem na tej otchłani parę walk. Wygrałem, no ale tutaj EQ jeszcze nie jest zbyt dobre. Jeszcze tutaj padałem wczoraj z jednym wojem. Myślę, że gdybym miał tą zbroję na plus 5 i jakąś jeszcze jedną legendę, może jakąś klątwę Helmik z właśnie tego Tolloka, to by się to lepiej toczyło. Dobrze, sprawdźmy sobie te Tolloki, czy stoją, czy już ten chłop sobie nie wybił i ten mag. Właśnie tak różnie tutaj logają, no i chyba bym sobie dawał teraz ulepszenia tej broni od trucizny. Nie wiem, czy broni od trucizny, czy ulepszać te łapy albo hełm, ale łapy i hełm szybciej zmienię niż zbroję, a gdybym ulepszał sobie to, no to sporo by mi to zajęło. Ale zawsze po troszkę będzie się już zbierało na ulepszanie tego naszyja, bo chyba ten naszyj tutaj mi gania. Moderator czatu. Okej, okay, on chyba jeszcze nie zmienił jego poloka, więc się przejdziemy na drugiego. On ma tutaj jedną legendę z Ochidziarza. Dobra. Okej, okay, tego nie zmienił, więc sobie poczekamy. Sprawdźmy, no kurwa, myślałem, że lega. Dobra, idziemy sobie wreszcie na te dryady. Zobaczyć, czy ktoś tu gania po tych dryadach w ogóle. Żeby sobie polotać troszkę itemków, ale przydałoby się jeszcze wystawić na aukcji tę unikatę, tak co półtora. 1,5. 1,5, 1,5. 1,5. Enter mi wciskam. Ok, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 30. 30, może ktoś kupi, zobaczymy. I mam w razie czego. No i idziemy sobie na te driady. Tutaj stoją, więc to jest dobry znak.
Bo raczej jak tutaj stoją, to ich nikt nie bije, bo jak ktoś bije, to raczej idzie z triady i robi sobie przejście. No a tutaj mamy jeszcze pół godziny do końca eventu, więc może troszkę się uda zarobić. Mi zostało 6 sklepów. Nie wiem, czy się wyrobię, żeby zużyć wszystkie 6, no ale na pewno jakąś część sobie zużyjemy i z tego, co liczyłem, to z tymi moimi torbami, to jeszcze nieoczyszczonymi do końca, to za wszystkie 6 sklepów wychodzi mi mniej więcej 4, za wszystkie 20 sklepów wychodzi mi mniej więcej 400 m. Więc, no i plus jeszcze tam unikaty, ale unikaty wstawiam na aukcji za 1,5, bo schodzą dosyć fajnie, więc wolę sobie tam sprzedać, poświęcić troszkę czasu, żeby dojść do miasta i je po prostu wystawić, bo zawsze to więcej wpada tych pieniążków. I około 400 m plus unikaty, no to może ze 450 m. Jeszcze jest loteria na lupus i można dosyć dużo pieniążków wygrać. W puli jest 25 G. Ja kupiłem na nią 3 losy za 120 milionów, więc no, liczę na nią, że coś uda się tutaj trafić. Nawet jakbym trafił zaproszenie na drugą postać, to byłbym sobie szczęśliwy, bo to jest 750 m, więc to jakbym wygrał te 750 m, więc w sumie fajnie. Fajnie by było, tylko bym musiał slota w sumie znowu kupić albo usuwać coś, a za bardzo nie chcę tych postaci usuwać, bo mam dosyć duży sentyment do tych już, które zostały i bym raczej nie chciał się z nimi rozstawać. Okej, czyli mamy już zapełnione torby, więc sobie lecimy. Jeszcze robię taką sztuczkę, że zostawiam sobie to w okienku lotu i dopiero sprzedaję kolejne itemki. Okay. Jeden unikat mamy z tego przejścia, więc dosyć spoko. To jest jeden unikat za przejście, to jest 1,5 więcej. Zapomniałem sprawdzić, ile tam dokładnie mi wychodzi teraz, ale około 20-21 m. Czasami jak gorsze loty są, to nawet 19, ale to jest dosyć spoko, bo tutaj mamy 90% wartości itemu w tym sklepie i maksymalnie jest 900, a więc praktycznie 1 do 1 to się sprzedaje. Te itemki 1 do 1 wartości, więc jest bardzo fajnie. Na te itemy z driada pamiętam, że kiedyś na apce można było sprzedawać za 100% wartości itemki. Tej apki już niestety nie ma, szkoda, bo fajnie się expiło. Ale chyba zamknęli ją przez boty. No ale tu niestety już sobie jeden gracz biega, ale to jest chyba z Sojuszu, jeśli się nie mylę, i ciekawe tylko, czy mnie będzie chciał zbić. No, na razie nic nie pisał, a zostało jeszcze chwilkę eventu. No, dzielić się tymi triadami też troszkę ciężko, ale no zobaczymy, czy będzie robił jakieś problemy. Bo wczoraj biegało tu 3 osoby, a jeszcze jedna obstawiała, więc naprawdę była ciężka patologia. W piątek jeszcze dużo osób może też nie wiedziało o będzie albo nie miało zaplanowane konflikt interesów. Okej. Okay. To co ja ci poradzę? Co ja ci poradzę, że mamy konflikt, a nie będę ustępował, bo byłem tu pierwszy, więc myślę, że zasługuje, żeby tu pójść sobie na przykład teraz na tą elitkę i zapierdolić ci heroik. Na przykład. Więc no co? Mi zostało jeszcze parę przejść, tylko skoro mam tylko 5 sklepów, jak nie zdedo, to chuj mu w dupę. I co? No i tyle w sumie. Cenię mnie zdeda. Zobaczymy. Ale chyba się tepniemy po prostu do itam. Żeby nie dostać deda po prostu, bo zakładam, że ma lepsze eko niż ja na tej postaci, a zaraz się tam pewnie wrócimy jeszcze, albo zostanę tutaj na tej 280. To tutaj też w sumie spoko to lata, może jeszcze młody smok wpadnie gdzieś po drodze. Fajnie byłoby go spotkać.
Kiedyś tutaj właśnie wszedłem na te 280 i to spotkałem go i spadł ten pazur, który otwieraliśmy na filmie, ale niestety no niezbyt dobry lot był z niego. Więc co, idziemy sprawdzić sobie te 280 i no już piąty sklep, cztery sklepy zostały tylko. Tutaj też dosyć fajnie. I ten piw podają, więc można sobie nawet tu zostać, żeby tam nie łazić tylko te kuba, ale można sobie jeszcze przejść się na seta, bo mam kamyk. To nigdy nie stał, więc można to wykorzystać i zbić sobie seta na tym błogwieście. Dobrze, ale jeszcze tutaj trzeba E2. E2, a może najpierw sprawdzę sobie te E2 i najwyżej się lognie na te dwójki na niższych levelach. Tutaj mam broń od gier i czy to jest dobrze, nie mam pojęcia. Zapomniałem sobie poogarniać tego tanca. Tutaj stoi. Ma to Evi. Dobrze, sprawdźmy sobie drugą dwójkę, że ktoś tu stoi. A jest chyba wybita, przynajmniej nie widać na razie, ale czasami się tam pod skałą lubi zrespić też. Sprawdźmy, nie ma niestety jej. Sprawdźmy sobie seta, może set będzie stał, set stoi, set nie zawiódł, więc fajnie. No i spadł mi kiedy to jest 1,5 m do przodu zawsze, czyli 1,3 w sumie, bo minus prowizja jeszcze. Sprawdźmy sobie tego burka, czy burek stoi, można w sumie pójść na zagraj jeszcze, bo zagraj możliwe, że stoi, natomiast 3 2. Sprawdźmy sobie, czy ten zagraj stoi. Jeszcze dzisiaj ta zbrojka fajna wpadła z tej elitki. To też myślę, że za troszkę będzie można ją opnąć. Stoi Manticora. Stoi Manticora. Nawet często mi herko spadło, mimo że rzadko biję te dwójki na zagraju. A nawet spoko mi oddają te itemki. Niestety legendy jeszcze żadnej nie oddały. Wczoraj mi właśnie dwa hera spadły na tym bogu, też fajnie leci. To, żeby się nie skończyło, to zaraz to sobie założę. To ta zbroja jeszcze niestety chyba jest gorsza niż ta moja. Ma mniej pancerza i muszę ją ulepszyć, zanim ją założę. Ale zanim ją ulepszę, to też troszkę czasu minie, więc. Ale też się nie śpieszę, w sumie to nie jest mi tak potrzebne. Też bardziej chciałbym sobie tą broni tarczę ulepszyć, bo wiem, że jej legendarnej broni ani tarczy nie będę miał, więc po prostu chciałbym się na tym najpierw skupić. To loki stoją, więc sobie to wykorzystamy. To też fajnie, te unikaty spadają z tych grupek, czasami po 4 loty nawet, i można sobie też to dawać w ulepszenie. A sprawdźmy sobie, jak to. Tutaj działa, tak, tutaj mamy to już. Czyli jednak musimy mieć tego samego poziomu itemek, żeby on dał dobre ulepszenie, żeby ten bonus działał i chyba to zmienili teraz. Dobra, no i co? Przejdźmy sobie się jeszcze na te driady. Mimo wszystko, czy to można dzielić? Nie można dzielić niestety, okej, okay, to Tuzal. Tuzal i pójdźmy sobie jeszcze tutaj te itemki unikatowe, byśmy sobie na opcję tylko wystawili na szybko za 1,5. 1,5M. 1,5M. No i sprawdźmy sobie jeszcze, czy coś na tancerza ostrzy doszło. Legendarne. Profesja tancerz ostrzy. Sprawdźmy, czy coś doszło na tancerze ostrzy od najtańszego. Buty z grabarza. Ale to mi niepotrzebne. Łapy Stolloka. To też mi raczej niepotrzebne. Jest pierek z gwiazdki i nad tym pierkiem się zastanawiam nawet. Bo on jest za dwójkę. Docelowo ktoś chciał dwójkę, ale w sumie nie schodzi, więc może dałoby się nawet taniej go dorwać. 2,80, ok. Zobaczmy. Nasi łapy wroża. No, jest troszkę legend tutaj, Helmik.
Na 300 też ciekawe, ile ktoś by ze niego chciał realnie. I 120, 144. Profesja to wojownik. Sprawdźmy, tutaj legendy są tanie dosyć, tym nawet naszej or. Ale on jest chyba troszkę bezużyteczny. Ktoś mi chciał go sprzedać ostatnio za 750, a już widzę, że jest o wiele taniej. Pierek z Worundiela. Łapki. No, a można byłoby parę legend sobie kupić, tylko też kupić legendy dla samej legendy to nie sztuka, bo one są też nie najlepsze po prostu, jeśli chodzi o legendy, więc myślę, że będą celował coś lepszego. No, chciałbym tym naszej łapy ze stwora sobie zlotać. A zresztą zobaczymy. Ciekawe, w którą stronę tutaj poszedł, bo tutaj jest wybite. Sprawdźmy. Tutaj też jest wybite, ale może ta mapa będzie stała akurat. No i chyba źle trafiłem. Ten kąt tutaj łazi. Łazi, to się przejdźmy. Tutaj będzie pewnie wszystko już po prostu zrespione. Też te strzały chyba poszły troszkę do góry z ceną. Więc idzie ten. Aha, tutaj nie jest respawn, więc idzie na nich też trochę więcej teraz zarobić. A tu też się respi fajnie, więc wszystko jest G. Idzie fajnie na nich teraz zarobić, bo kiedyś pamiętam, że były bezwartościowe i nawet się rysowało i padł unikat, więc to jest już 1,5 miliona do przodu. 1,35 dokładnie, bo jeszcze ten prowizor dla tego opcjonera. Ale co, zarobię sobie 900. Myślę, że uda się zarobić 900 jeszcze przed końcem eventu, a nawet na pewno, bo już te torby się zapełniają błyskawicznie na tych driadach z tym błogiem. Jeszcze kiedyś były błoga, które jeszcze większą szansę na brak z tego łupu dawały. Więc z tymi błogami by się naprawdę to bardzo fajnie biegało, a z tym też się fajnie biega, ale zawsze mogłoby być też lepsze. Ale też rozumiem, że nie chcieli, żeby boty farmiły za dużo złota, bo z tymi botami była pewnego czasu duża plaga po prostu w Mergonem. Okay, jeden stoi na odwrót. Więc sobie trzeba go kliknąć, troszkę też mnie denerwują te zagadki już. Czy co mi się co chwilę włączają, nie wiem na czym to polega, czytałem kiedyś, że to od łącza internetowego zależy, ale też nie wiem ile w tym prawdy. Sprawdźmy sobie, czy jaskinia będzie stała, zawsze troszkę w tej jaskini jest to ubicie, stoi jaskinia, tutaj są też pojedyncze po dużej części, ale okej, okay, jeszcze trzy sklepy nam zostaną. No i zobaczymy, czy się wyrobimy, bo zostało 15 minut eventu. Fajnie byłoby sobie wykorzystać to na maksa, ale no, zaraz się okaże. Okej. Tu jaskinia dawno nie byłem, ale jak tam się respi, a tam ten chłop dopiero zbił, no to nie ma sensu się tam pchać. 15 minut, no dosyć fajnie to leci, czasami po trzy itemki nawet spadnie. Niestety żadnego peryku nie oddały te elity z triada, to zawsze byłby większy zarobek. To nawet jest ponad jeden cały sklep, to jakby miał torby 42 miejsca, to bym mógł więcej z tego wyciągnąć i bym sobie też wyczyścił te torby. To by miało to większy sens, ale niestety, chociaż niestety, stety, tak też jest dobrze w sumie z tym, co jest po prostu. Bo sporo sobie zarobiłem. I ta loteria się też zwróciła nawet przez ten event. Jeszcze jakbym coś wygrał, to byłoby bardzo fajnie. Też nie wiem, kiedy są wyniki, ale do dzisiaj jest loteria, więc podejrzewam, że jutro już będą wyniki i będę was update'ował po prostu z tą loterią. Pójdę sobie jeszcze we wtorek na otchłań. Może wylatam skrzynkę heroiczną, jeśli znajdę na tyle czasu. No i też sobie otworzymy te skrzynki w następnym filmie na innych postaciach. Już nie miałem czasu, żeby łapać tych skrzynek. Okej. Okay.
Nie wiem nawet, czy bym z nim wygrał. W sumie. Kukulki. Z tym nie ma sensu. Mogę go złapać. Sprawdźmy, czy ja w ogóle z nim wygram. Chyba nie ma problemu jedno. Myślałem, że w topę jakoś zaliczę, ale na szczęście się wykazałem. Jednak mój tam coś nie zapisuje. Ta zbroja na plus 5 robi swoje.